Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Tym razem znowu pokazuję pokrowiec. Też firmy Kanto, tak jak ostatni. Troszeczkę inny kolorystycznie, więc niż ten wcześniejszy. Modelu niestety też nie mam. To trzeba byłoby już ewentualnie się dopytywać, jak już ktoś by był chętny na kupienie. Pokrowiec mniej więcej wygląda coś takiego. O, uwaga. O, coś takiego. Tutaj jest taki szare elementy, tu jest logo Kanto, tutaj też szare elementy. Kieszonka jest jedna, tu, druga. No i trzecia tutaj jest taka kieszonka, taka siatkowa. Zamek jest taki całkiem sympatyczny. Gruby można powiedzieć, taki, że mocno będzie trzymać. Tutaj jest takie wykończenie z takiego śmiesznego jakby pseudoskóry. No i też taki fajna rzecz, że jest uchwyt do powieszenia gdzieś na jakimś wieszaku, jak nie używamy, albo do trzymania właśnie w tramwaju, tak jak mówiłem wcześniej, że wtedy fajnie można sobie to trzymać i nie przeszkadza. No i co, solidny uchwyt standardowo, taki całkiem fajny. Uchwyty na rączunie, a w środku wypełniony. Już wam pokazuję. Wypełniony jest taką. Tutaj jest jakieś takie dodatkowe wzmocnienie z takiego materiału. On już jest trochę używany, bo to też dzięki jednemu z uczniów mogę wam to pokazać. No jest tutaj taka ochrona jakby przed nie wiem, jakimś. No takie wzmocnienie po prostu z takiego materiału. Rzep, żeby sobie gryf przytrzymać. Tutaj całość też takiej jakby gąbeczki, nie wiem czy to jest 10 mm. No i w sumie tutaj jeszcze jest, co właściwie, no tutaj jeszcze jest tylko miejsce na gitarę, no nie? I właściwie to chyba tyle. Papateczki, ziomeczki, do zobaczyska.